zawsze gotowi, by nieść pomoc. Często pierwsi na miejscu wypadku czy innego zdarzenia. Zawsze można na nich liczyć. Raz w roku mają swoje święto. To bardzo dobra okazja, by za ich trud i poświęcenie właśnie w tym dniu podziękować. Drugi Andrzej Woźnicki melduje. Pododdział gotowy do uroczystości obchodów wojewódzkich dnia strażaka i 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Dziękuję. Proszę prowadzić uroczystość zgodnie z ceremoniałem i scenariuszem. 13 maja w Słupcy odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Chciałem bardzo serdecznie wszystkim druhnom i druhom podziękować za to, że dbacie o bezpieczeństwo Wielkopolan każdego dnia. I jesteście obecni przy wszystkich tych zdarzeniach, które mają miejsce. A wiemy, że jest to cała paleta najróżniejszych zdarzeń, zarówno tych związanych z pożarami, jak i tych z wypadkami drogowymi, z zdarzeniami atmosferycznymi, których ostatnio, jak wiemy, w związku ze zmianą klimatu przybywa coraz więcej. To i wichury, i gwałtowne ulewy, i szereg jeszcze innych ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców zdarzeń, na które trzeba zareagować, i wy to robicie. W tym dniu miała miejsce jeszcze jedna niezwykle ważna uroczystość, związana z jubileuszem 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Jednostka ta stanowi znaczną część całej strażackiej rodziny. Z 32 oddziałów powiatowych reprezentacje polskich sztandarowych przyjechały, które reprezentują Związek Ochotniczych Straży Pożarnej, który skupia w swoich szeregach 1800 blisko jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 100 tysięcy ochotników, a w tej liczbie jest 7,5 tysiąca druhen i 12 tysięcy dziewcząt i chłopców w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Nakłady samorządu na system ochrony przeciwpożarowej sprawiły, że w 42% Ochotnicze Straże Pożarne na 54 tysiące zdarzeń wielkopolskich niosą pomoc i interweniują samodzielnie. 25% wydarzeń akcji uczestniczymy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Pozostałe 30% Państwowa Straż Pożarna obsługuje sama jaka interwencja. Jest to wielki potencjał ratowników, ochotników uzbrojonych w nowoczesny sprzęt, i w ten sposób niosą skutecznie pomoc. Pomoc jest tym skuteczniejsza, im lepszym sprzętem mogą dyspponować strażacy. Dlatego doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w nowoczesny sprzęt jest kluczowe i niezbędne. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, oprócz tego podstawowego swojego działania, czyli egzaminowania kandydatów na kierowców, jak również działalności związanej z profilaktyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, posiadają takie możliwości i zadanie wspierania jednostek działających w ratownictwie drogowym. I dzisiaj właśnie na tej uroczystości wojewódzkiej miałem przyjemność przekazać ten sprzęt za blisko 100 tysięcy złotych. Były to defibrylatory AED, które również ratują życie. Były to zestawy ratownictwa medycznego, torby PSPR-1. Były to podpory stabilizacyjne, czy też najaśnice akumulatorowe, które wspierają pracę jednostek w nocy. Więc tutaj ta współpraca daje wspólne korzyści i myślę, że po prostu działamy dla dobra społeczeństwa, bo to też taka jest rola i samorządów, taka jest rola ochotniczych straży pożarnych, no i nas tutaj również, którzy kierują tymi jednostkami, powinniśmy się wspierać tak po to, żeby było jak najbezpieczniej dla wszystkich. Wielkopolscy druhowie w ciągu ostatnich 10 lat otrzymali wsparcie z samorządów o wartości ponad 35 milionów złotych. Są plany na realizację kolejnych projektów wspierających Straż Pożarną. W ramach tych środków finansowych zakupiono ponad 200 pojazdów dla Ochotniczej Straży Pożarnej i kilkaset różnych urządzeń lub też potrzebnych elementów wyposażenia, które na co dzień strażacy używają. Tutaj szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na nożyce hydrauliczne, które służą do rozcinania powierzchni pojazdów w wypadku zdarzeń na drogach, gdzie trzeba wydobyć kierowcę i to wydobyć pilnie, aby mu udzielić pomocy. Takiego sprzętu zakupywaliśmy w ostatnich latach bardzo dużo i planujemy nadal wymieniać ten sprzęt, który już się zużył, jak również dofinansowywać zakupy pojazdów, bo to jest dla strażaków bardzo istotny element ich
wyposażenia. Doceniając rangę i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym społeczeństwie, stanowimy i przekazujemy sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wieńskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej imieniem generała Taczaka przekazuję ten sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo jako symbol męstwa i honoru naszej ochotniczej służby. Podczas uroczystych obchodów jubileuszowych druhowie z OSP w Słupcy otrzymali nowy sztandar, który poświęcił metropolita gnieźnieński arcybiskup Wojciech Polak. Za przyczyną świętego Floriana udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupcy. Wyrazem uznania za szczególne zasługi dla pożarnictwa są odznaczenia i medale, które podczas obchodów Dnia Strażaka wręczono wyróżnionym druhom. Jeszcze raz Państwu przypomnę, Złoty Znak Związku otrzymuje Balcerzak Stefan, Dorna Edward, Dorna Wojciech, Kozikowski Ireneusz, Luźny Stanisław, Matuszewski Ryszard, Mrówka Jerzy, Opas Piotr, Pawlak Leszek, Jeszchała Tadeusz, Rogowicz Piotr, Rybarczyk Andrzej. Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka wiele mówiło się o wdrażaniu najnowszego programu, który ma jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym podczas niebezpiecznych zdarzeń. Nowa inicjatywa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, First Responders, czyli pierwszy ratownik, gdzie przeszkoliliśmy i wyposażyliśmy już 98 ratowników, a teraz rozpoczęliśmy szkolenie kolejnych 250 za niebagatelną kwotę 1,5 miliona złotych, które otrzymaliśmy od Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zresztą w tej minionej kadencji wsparcie dla Ochotniczych Straży i Związku Ochotniczych Straży w Wielkopolsce jest niemałe. Jest to kwota bliska 18 milionów złotych, która dofinansowuje zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu hydraulicznego, innego sprzętu gaśniczego i ratowniczego. To wspólnie ten system państwowy, samorządowy i ochotniczy stanowi doskonały filar i fundament systemu ratowniczego w naszym kraju, którego zazdroszczą nam nie tylko sąsiedzi, ale i w Europie, i na świecie ten nasz model jest stawiany za wzór. Drogi prezesie, dowódca uroczystości melduje zakończenie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Dziękuję, proszę prowadzić sztandary. W tym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał oddziałowi wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego kolejne dofinansowanie, dzięki któremu utworzone zostaną 3 szkoleniowe ośrodki zamiejscowe w powiatach ostrowskim, gnieźnieńskim i słupeckim, które przeszkolą ponad 300 pierwszych ratowników z terenu całej Wielkopolski. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość wojewódzkich i powiatowych obchodów Dnia Strażaka została zakończona.